Widzowie, dlatego że zaczynamy rok szkolny i wiem, że już dzisiaj zaczęliście i skończyliście wakacje i zaczęliście rok szkolny, dlatego dzisiaj zrobimy sobie sekret w szkole. Więc zrobimy sobie największy sekret w szkole, jest to raz za razem jeden z największych sekretów, jakie zobaczycie na Brookhaven RP. Wiem, że go pokazywałem, ale kto go nie zna, to może go dzisiaj zobaczyć jeszcze raz. No i razem będzie tematycznie, będzie związany ze szkołą. A wiecie, że sekrety, więc idealnie, żeby oderwać się od szkoły. Więc napiszcie, czy wy we własnej szkole macie jakieś sekrety, jakieś miejsca, do których mało kto z uczniów chodzi, ale wam się udało. Ja wam na przykład dam na przykład informacje odnośnie na przykład mojego gimnazjum. No to, nie wiem, no na przykład kantorek taki, to tam mało kto wchodzi, a na przykład technikum, no to niektóre pomieszczenia w piwnicy, o, to na przykład tam nie każdy mógł wejść, a mi się nieraz udało w niektóre, więc no, więc napiszcie wy, czy wy byliście w jakichś sekretnych swoich miejscach, kto mało tam wchodzi. Dobra, pierwsze co, to przyjdziemy w ogóle co do tego sekretu, pierwsze co, to teraz musimy się udać jeszcze do i zrobić cały sekret, który jest naprawdę długi, bo jest naprawdę długi. Chyba jest nawet trudniejszy niż ten. Dobra. Jest chyba nawet trudniejszy niż, by to powiedzieć, robiłem to z czarnymi kryształami, bo dojście do niego zajmuje długo, długo dłużej. Dobra, idziemy do pokoju rentgenowskiego. Lecimy sobie tutaj. Jeszcze włączymy sobie dźwięki, żeby słyszeć, jak będę gadał. I będę klikał, a nie gadał. Dobra. Okej, okay. I klikamy na białe karteczki. Kliknięte! Dobra, teraz tak, nie pamiętam, czy coś tu jeszcze trzeba było klikać, ale wiem, że zrobimy teraz tak. Dla bezpieczeństwa. Dobra. Teraz tak, idziemy sobie w kolejne miejsce. Tylko weźmiemy sobie autko. Dobra, moje autko, żeby było lepsze. Policyjne, bo się nie wywala na boki. Już nie lubię tamtego różowego. Standardowo, bo często mi się wywala na boki. Dobra, idziemy teraz do stodoły. Stodoła jest tutaj, dobra. Idziemy sobie teraz do stodoły. Dobra, idziemy teraz tu. Okej. Mamy, kliknęliśmy. I to się klika. I to jest już pierwsza część, dobra. Udajemy się teraz do opuszczonego domu. Czyli idealnie teraz na drugą stronę, zasuwamy. Tutaj, dobra. Powolutku. Jestem, dobra. I teraz tak. Przycisk między lodówkiem a lodówką blatem. O, kliknięty. Teraz mamy 7 kryształów schowanych na całej mapie. I idziemy zbierać kryształy. I teraz tak, musicie to zrobić w tej samej kolejności, co robię to ja. Oj, ponieważ te kryształy są pochowane w tej kolejności, dobra. Okej, okay, lecimy. Ponieważ to jest, dobra, lecimy sobie na szpital. Dobra, zasuwamy sobie tutaj. Mamy. Okej. Dobra, i teraz tak, jeżeli dobrze pamiętam, to tutaj mamy, o. Pierwszy kryształ znaleziony. Lecimy po drugi. Lecimy po drugi kryształ. I trzeba znaleźć ich 7. Dobra, no to lecimy, no. Jest ich troszeczkę do szukania, ale powiem wam, że mówicie, ale Mandy, jak to jest związane ze szkołą? No właśnie. To jest to, że końcówka tego sekretu jest związana ze szkołą. Dobra, kolejny, lecimy po kolejny. On jest tutaj. Mamy, dobra. Okej, teraz trzeci. O, tu sama końcówka jest związana właśnie, można powiedzieć, ze szkołą, więc no trzeba oglądać do końca, żeby zobaczyć sekret w szkole. Dobra, lecimy sobie teraz tutaj. Opuszczony dom. Dobra, opuszczony dom i ścianą a ladą. Między ścianą a ladą. Tutaj, o. Mamy. Dobra, lecimy kolejne. Między ścianą a ladą. Dobra, już wiemy gdzie. Kolejny. Dobra, lecimy tutaj. Jeżeli dobrze pamiętam, między domkiem 13 a 14. Blackout tutaj. Tu mamy, okej.
Znaleziony czwarty! Dobra. Lecimy sobie teraz do stajni. Po kolejny kryształek. Dobra. Tutaj. I tutaj w tym pomieszczeniu tutaj, gospodarczym. Za siankiem. Mamy piąty! Jeszcze tylko dwa! Zobaczcie, jak to szybko idzie. Naprawdę. Dort Estate. Już wiem, dobra. North Estate. Czyli musimy iść tutaj. Tu. To jest North Estate? Tak, to jest tutaj. Okej. I to gdzieś jest. O, tu mamy! Jest! Dobra. I ostatni. Okej, już wiem, gdzie jest ostatni, trzeba wrócić po prostu. Wow, co ja zrobiłem? Dobra, nieważne. Wracamy do stodoły, teraz tutaj. Dobra, wracamy do stodoły. W stodole zasiadłem na pierwszym poziomie. Tutaj! Wszystkie 7 kryształów! Wow, zostałem teleportowany do góry, od razu spadłem. Dobra, zostałem teleportowany tutaj, od razu udało się, od razu damy sobie dzień. Super! Znaleźć teleportowany do łuku. Dobra, i teraz tak, jak już mamy to wszystko zrobione, to została nam jeszcze kryjówka w szkole. Dobra, kryjówka w szkole, czyli to, na co czekaliśmy, bo musieliśmy zrobić te 7 kryształów. Dobra, lecimy teraz do ratuszu. Musimy włączyć włącznik wysokiego napięcia. To jest to. Upewnij, że włącznik bezpieczeństwa jest wyłączony. Czyli włącznik bezpieczeństwa to jest, jak dobrze wiem, danger. Czyli to, wyłączony. Przy odpowiedni przełącznika włączane i wyłączane. Włączanie i włączanie. Okej. Dobra, i teraz tego, co już chyba wiem, to jeżeli pójdziemy w odpowiednie miejsce, to powinien być już odblokowany sekret. Idziemy to sprawdzić. Idziemy to sprawdzić, czy już to się udało zrobić, dobra? Tutaj. Tu. Proszę. Jest! Mamy! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem! 7 kryształów, które znaleźliśmy, są tutaj. Mamy tu do wpisania kod. Zobaczcie, gdzie to jest. I tutaj jest jeszcze karteczka, tak? Okej, zobacz na to. Jeszcze mamy tu karteczkę z napisem, którą także możemy wam, mogę wam przetłumaczyć. Uczmy się w szkole w miarę dorastania. Liczby nauczą nas, dokąd iść. Więc macie tutaj taką motywację, że uczmy się w szkole, tak? Tak. Od razu. I teraz to jeszcze nie wszystko, trzeba znaleźć ten kod. I kod jest w szkole. Dobra, kot jest w szkole, więc lecimy sprawdzić kot, kot. Kot jest w szkole, kot jest w kilku różnych miejscach. I na przykład często jest tutaj. Ale teraz to nie widzę. O, jest, mamy! 9, 4, 3, 2, 1. Ale tak, gdzie może jeszcze być? Tak, tutaj często jest, chyba najczęściej, kodzik. Ale może być w 4 miejscach. Już wam mówię, gdzie jeszcze może być, ale tam bardzo rzadko spotkałem ten kod. Dobra. Pokój od angielskiego. Tutaj. Kodzik może być w tym miejscu chyba też gdzieś. Tak. Kodzik znajduje się zawsze na liściach w nadrożnicce. Może być w tym tutaj, w sali od angielskiego. Tutaj. Bo tu jest tylko ta jedna roślinka. Roślinka. Tutaj, pokój angielski, sala naukowa. Sala naukowa, to ma nie tutaj. Może być przy tej, ale teraz nie ma, wiadomo, jest tam u góry. I jeszcze roślinka przy siłowni, mi tak pisze. Jest to siłownia? Albo po prostu mi ktoś źle to przetłumaczył. A, dobra, tutaj. Tutaj. I tu jeszcze może być. Tu. Gym. Dobra, przy sali gimnastycznej, po prostu skrócona. Tutaj. Tu jeszcze może być kodzik. Mamy kodzik. Tu jest najczęściej ogólnie, więc polecam. Tu albo tu, jeżeli tu już ma być. 9, 4, 9, 4, 3, 2, 1. Uff. Dobra, lecimy teraz ten kodzik pisać.
i zobaczymy, co się stanie, jak go wpiszemy. A ty, drogi widz, zostaw teraz łapkę w górę i subskrypcję. Dobra. 9, 4, 3, 2, 1. Lecimy po niego. Dobra. Tutaj i... Wchodzimy. Dobra. 9, 4, 3, 2, 1 i... Wow! Patrzcie to, to jest to samo, jak budujemy portal albo jak robimy inne rzeczy, to się pojawia to samo. Zobaczcie to, widzicie? My to znamy bardzo dobrze. To jest też ciekawe. Coordinate approved, I... I tak jakby jest 1, 1, 2, 2. Tak jakby to są, nie wiem co to są koordynaty, ale mamy tutaj. Czyli jakiś sekret w szkole na dachu. Więc jeżeli chcecie go sobie wykonać na rozpoczęcie roku szkolnego, bardzo zachęcam. Macie całość, jak to zrobić, więc ja wam dziękuję za oglądanie. Na razie, trzymajcie się, do kolejnego odcinka.